Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Dzień dobry, cześć, witam cię. Witam cię bardzo serdecznie. Inna miłość Shaker. Tak jest. No dobra, to opowiadaj w takim razie, bo twoja historia jest wstrząsająca. 13 miesięcy w Emiratach Arabskich i to nie na plaży, nie na leżaku, tylko w ekskluzywnych warunkach w bardzo więzienia. Strasznym więzieniu. To prawda. Jak to się stało? Zacznijmy od początku. Wyleciałem do Dubaju dlatego, że tutaj dokonało się w przypadku mojej osoby bankructwo totalne w każdej dziedzinie życia, począwszy od firm, finansów, relacji. Szukałeś nowego z ludźmi, początku. Po prostu tak. Zresztą też chorowałem i w pewnym momencie lekarz stwierdził, że należy wyjechać, zmienić środowisko, żeby po prostu nie zwariować. No i tak się stało, że dostałem propozycję pracy w Emiratach Arabskich. Wyleciałem tam. Jako trener personalny? Ja jestem ekspertem do spraw inwestycji fitnessowych. Zakładałem w Polsce wiele fitness klubów, ale moim pierwszym zawodem takim wyuczonym jest bycie trenerem personalnym. I pojechałeś tam jako trener? Poleciałem tam jako trener i rzeczywiście początki były bardzo ciekawe, bo przez 6 pierwszych miesięcy ja po prostu pracowałem, doładowałem energię, bo piękna pogoda. No i co się stało? Stało się to, że trafiłeś do tego więzienia, o którym mowa. Stało się coś tak wręcz niewyobrażalnego. Przy jednym z projektów, które miałem okazję prowadzić czy współpracować przy nich, chodzi o jeden z fitness klubów w Abu Dhabi, po prostu poznałem osobę, która, jak się później okazało, jest czy była jednym z synów bardzo prężnego szejka, który ma duży wpływ na to, co dzieje się w Emiratach. No i nie zweryfikowałem, czy nie byłem w stanie rozpoznać uczucia, którym on mnie po prostu obdarzył. I ja byłem jego trenerem personalnym, bardziej psychologiem niż nawet znajomym. A chciał, żebyś był jego kochankiem? Nigdy nie padło takie sformułowanie z jego ust, dlatego że homoseksualizm w tamtym kręgu kulturowym oficjalnie jest czymś zakazanym, wstrętnym. Zresztą. No ale nieoficjalnie. A nieoficjalnie to jest, powiedzmy sobie, tak jak wyjście do piekarni po chleb w Polsce. Okay. Czyli on wobec ciebie miał zupełnie inne plany niż ty wobec niego? Dokładnie tak. Był przy tym bardzo przyjazny. Ja otworzyłem karty, powiedziałem, że mam mnóstwo długów w Polsce. On zaoferował, że mi pomoże. Te wszystkie długi momentalnie spłaci. Natomiast ja po tej całej 10-letniej batalii o życie w Polsce stwierdziłem, że nigdy więcej długów, a że miałem perspektywy na kilka prężnych, fajnych, finansowych projektów, to powiedziałem, że jeżeli będę mieć możliwość pracy u ciebie, to ja to wszystko ładnie spłacę w ciągu 2 lat. I taki też był plan. Atrakcyjny plan, dokładnie, który został zaburzony. No dobrze, ale z tej sytuacji, która miała wielkie perspektywy, raptem... No coś się stało, coś nie wyszło. Ja byłem z nim raz na imprezie urodzinowej u jego znajomych w Burj Khalifie i w Dubaju. I tam była taka sytuacja, kiedy po otwarciu drzwi tej imprezy zobaczyłem kilkunastoletnie dziewczynki w strojach kąpielowych podające coś gościom na białym, na srebrnych tackach. I to był taki moment, kiedy ja stwierdziłem, Boże, co to w ogóle jest? Co to jest? Wyszedłem z tej imprezy momentalnie, napisałem mu, że po prostu nie ma sensu kontynuować tej znajomości, bo to jest coś odrażającego, czego ja nie akceptuję. Mhm. I w tej całej sytuacji narkotykowej absurdalne jest też to, że ja miałem problem z używkami w Polsce. Coś się stało? Coś się stało. Może trzeba się zatrzymać i po prostu raz jeszcze włączyć. A? No słuchajcie, coś się stało z samochodem. To jest właśnie moja energia. Twoja energia? Chyba uda mi się zjechać na bok, ale obawiam się, że nie dojedziemy tam, gdzie mieliśmy dojechać. System jakiś... Visit your dealer.
Albo po prostu należy, może wyłączmy go i włączmy co? Raz może jeszcze. Zaparkuję i zaraz tak. Może się nam uda, tak nie chcę też robić korka. Zaraz spróbujemy jeszcze raz. To jest hybryda, więc nie jestem znawcą takich samochodów. No dobrze, ale wróćmy do tej sytuacji. Wróćmy do tej sytuacji. Widzisz to? Wychodzisz z takiej imprezy? Tak, i stwierdzam, że to jest coś, czego ja nie akceptuję pod żadnym kątem. Mhm. Nie no, przejmuj się tym, to na rozumiem. Pewno zaraz I koniec końców jakoś tak zacząłem się odsuwać od tego człowieka. No i to był taki moment, kiedy on pokazał, jak jest zaborczy i że faktycznie chce mnie mieć tylko dla siebie. A pamiętam jeden taki SMS, w którym on napisał, że albo mnie uwięzi, albo mnie zabije, ale nie pozwoli, żebym ja po prostu zniknął z jego otoczenia. Mhm. No i zaczęła się taka... Taka walka, znaczy walka samego ze sobą, bo wiedziałem, co mam do stracenia, w sensie kasy, natomiast z drugiej strony chciałem walczyć o siebie jako człowieka i postanowiłem wylecieć. Dostałem fajną ofertę prowadzenia klubu fitness w Londynie przy Covent Garden, a później po 3 miesiącach twierdziłem, dobra, ta cała sytuacja się pewnie prędzej czy później jakoś ustabilizuje, wróci do normy i wrócę na Bliski Wschód, bo mieliśmy w planach sieć fitness klubu dla inwestora w Omanie, zresztą już wstępnie zakontraktowany. No i co? I 30 kwietnia 2018 roku spakowany, oddałem walizki na lotnisku w Dubaju. To nawet miałem przesiadkę w Saudi Airlines, w Jeddach w Arabii Saudyjskiej, tak leciałem, Dubaj, Jeddah, Jeddah, Londyn. No i po oddaniu bagażu udałem się do takiego self-check-in kiosk, gdzie miałem się zweryfikować paszportowo i po prostu pojawiły się X-y, zaczęło coś wyć. I imigracyjny oficer zaprosił mnie do swojego biura, gdzie mi odczytał informację z systemu. Wróć do domu i zastanów się, cytuję. No więc dla osoby, która jest świadoma swojej egzystencji, ja byłem wcześniej w 40 krajach świata, to jest sytuacja wręcz kosmiczna i komiczna, tak? Mhm. Poprosiłem o tłumaczenie. Oni powiedzieli, że nie mają nic do wytłumaczenia czy do tłumaczenia, poza tym, że moich bagaży nie dostanę przez kolejnych 2 dni. No i zadzwoniłem do przyjaciółki, z którą mieszkałem wtedy w Dubaju. Mówię, chodź, jedziemy do fitness klubu, ja się muszę jakoś zrelaksować, bo zwariuję. I po powrocie z treningu, przed domem, gdzie mieszkaliśmy, niedaleko Burj Khalifa, po prostu zostałem rzucony na ziemię przez 19 chłopa, takich łysoli arabskich. Zostałeś aresztowany? Zostałem aresztowany, wrzucono mnie na podłogę, na ziemię, zakuto w kajdanki. Absurdalne w tej sytuacji, i to od razu dało mi do myślenia, tylko ja nie włączyłem na początku faktów. Mhm. Było to, że w przypadku aresztowania osoby podejrzanej o narkotyki, całe jego otoczenie jest weryfikowane. W sensie przez znajomi? Wszyscy znajomi, współpracownicy? Nigdy moja znajoma, przyjaciółka z Polski nie była nawet na posterunku policji złożyć zeznania. Nie było weryfikowane to, co mamy w mieszkaniu. W samochodzie nawet torba treningowa, którą miałem przy sobie, nie została nigdy otworzona przez nich. Okay. No ale dobrowolnie poddałem się wszelkim możliwym testom na obecność narkotyków, bo wiedziałem, że w tej konkretnej sytuacji no, nie mogą nic we mnie znaleźć. No i taka śpiewka prokuratora, że oni muszą tam poczekać 3 tygodnie na to wszystko, więc zostałem w areszcie 3 tygodnie. No i po tych 3 tygodniach prokurator mnie wezwał i mówi, że on nie ma nic przeciwko na mnie, w sensie weryfikacji mojego organizmu pod kątem narkotyków, ale on mnie nie może wypuścić z aresztu i wysłał mnie do więzienia pod Dubaj. I w tym więzieniu sobie tak tkwiłem przez 5 miesięcy. Jakie warunki były w tym więzieniu? Bo ja miałam w ręku twoją książkę, tak. I tego się nie da opisać, ale chciałabym, żebyś ty powiedział. To znaczy tak, przez pierwszych 5 miesięcy byłem w bardzo dobrym więzieniu w Dubaju, w sensie od strony technicznej, klimatyzacja, cele i tak dalej, wszystko okej. Okay. Natomiast ja w pewnym momencie zacząłem walczyć już o swoją wolność, zacząłem głodować, zażądałem spotkania z menadżerem więzienia i on mi powiedział wprost, że ja nie jestem więźniem, ja nigdy nie miałem numeru więźnia, nie miałem żadnej karty, nie byłem po prostu nawet osobą, która miała cokolwiek z sądem wspólnego jeszcze wtedy. No i pokrótce po tej rozmowie, kiedy on powiedział, że miejsce dla mnie zostało zabukowane w tym więzieniu, ja nie jestem po prostu, nie mam statusu więźnia, zostałem odesłany na pustynię.
Do izolatki. Do izolatki w więzieniu Asadr. Mniej więcej gdzieś tam... Tam było brutalnie. I tam było po prostu potwornie. No, ale to ty, piszesz w tej książce o gwałtach, o przemocy, tak. o znęcaniu się Powiem nad więzieniem. Tak. Czy to wszystko dotyczy również ciebie? To dotyczy mnie, dlatego że ja byłem namacalnym świadkiem tych sytuacji. Normalni więźniowie również w tym więzieniu mieli w miarę normalne warunki. Tam jest piękne boisko do piłki nożnej, są bieżnie i w ogóle. Natomiast ja byłem zamknięty w 4 metrach kwadratowych, gdzie nie było łóżka, na początku materaca, dzięki służbom dyplomatycznym w Polsce później się to udało wyegzekwować. Nie miałem prysznica, a moim sedesem to była taka dziura w betonie. I od czasu do czasu do tej dziury doprowadzano wodę. Czy wobec ciebie też stosowano jakąś przemoc? Zaczęło się w ogóle przemocą, czyli torturą psychiczną było to, że ja byłem po prostu zamknięty 8 miesięcy w 4 metrach kwadratowych. Tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zaczęto podchodzić do mnie nad ranem i masturbować się przy mnie. I to było coś, czego ja nie do końca... To był kolejny krok, tak? To był kolejny krok dokładnie młodych strażników, oficerów, no, dla których jakkolwiek pewnie byłem atrakcją, bo byłem jedynym Europejczykiem w tej izolatce. Natomiast po skazaniu mnie na dożywocie dostałem 3 róże od mojego oprawcy do izolatki i później już nigdy nie miałem z nim kontaktu, aż do momentu, kiedy wróciłem i sam się do niego odezwałem, żeby mu podziękować za piekło, które mi zgotował, bo koniec końców, wiesz, ja wyszedłem z tego piekła niesamowicie silnym człowiekiem i nic naprawdę nie jest mnie w stanie już w życiu zaskoczyć. Ja przeżyłem wszystko, widziałem rozstrzelanie, widziałem śmierć, byłem gwałcony przez oficerów, jeszcze w tak perfidny sposób, że oni wiedzieli o mojej apelacji, bo to głównie dzięki staraniom służb dyplomatycznych Polski. Mm-hmm. Ta apelacja nastąpiła. Ale ty też podstępem udało ci się zadzwonić do mamy najpierw, potem do swojej przyjaciółki, która ci pomogła, poinformowała media poinformowały chyba odpowiednie instytucje, tak? Bo rozumiem, że konsulat nie wiedział o twoim problemie, o tym, że ty jesteś, w jakich warunkach jesteś trzymany, że nie jesteś klasycznym więźniem. Ja zgłosiłem się do nich, znaczy zadzwoniłem do konsula Jakuba Sławka i do konsula Pawła Mączki, że jestem w więzieniu, no i proszę o pomoc. I panowie z ambasady spisali się na 1000%. Oni byli jedynymi osobami z zewnątrz, które mogły mnie po prostu fizycznie odwiedzać. Więc cotygodniowe wizyty to było 15 minut rozmowy z drugim człowiekiem, kiedy ja mogłem się poczuć też jak człowiek. Tylko, wiesz, no jeżeli człowiek nie ma możliwości umycia się, szczotkowania zębów, ogolenia się czy ostrzyżenia włosów przez parę miesięcy, no to są takie bardzo niekomfortowe tematy. Chcesz powiedzieć, że byłeś traktowany jak zwierzę? Byłem traktowany jak zwierzę i absolutnie mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ja przez 3 miesiące nie miałem możliwości dostępu do szczotki, bo była mi zablokowana kompletnie możliwość robienia zakupów. Schudłem 24 kg, tam przez dwa razy próbowano mnie skonwertować na islam. Natomiast dla mnie w tej całej historii oburzające jest to, jak mnie potraktowano jako człowieka, bo rozumiem, że wobec każdego można mieć jakieś zarzuty, prawda? Czy może pojawić się jakiś zarzut prokuratorski, tylko... Ja prosiłem o leki, których mi przez 7 pierwszych miesięcy nie chciano dostarczyć. Prosiłem o wizytę u lekarza, której mi odmawiano do momentu, kiedy w końcu przekupiłem strażnika i się nagrałem. No i ta izolatka, 8 miesięcy, traktowanie człowieka jak gorzej niż zwierzę, myślę. Bo ja nawet w swoim pamiętniku, który tam spisywałem i w oparciu o który właśnie powstała Inna miłość Szejka, piszę, że niekiedy nawet pies uwiązany przy budzie na wsi ma lepiej ode mnie, bo od czasu do czasu ktoś go po prostu przynajmniej pogłaszcze. Przepraszam za naleciałości podkarpackie. Podkarpackie, da odrobinę czułości? Tak, no nie było czegoś takiego. Gdyby nie to, że panowie z ambasady polskiej są moją rodziną, tak ich mogę nazwać. Gdyby nie to, że w końcu Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pan Lucjan Karpiński, pan minister Czaputowicz, europosłanka Elżbieta Łukacijewska, w to wszystko zaangażował się także kardynał Krajewski z Watykanu, który był w kontakcie z moją rodziną. No i moi rodzice, rodzeństwo, przyjaciele. W momencie, kiedy ja zostałem skazany na dożywocie, dostałem piękne książki od Justyny Steczkowskiej, która jest moją przyjaciółką i jej męża Maćka. Piękne listy od ich dzieciaków. Czy po czymś takim, powiedz mi, można normalnie wrócić do życia? Wiesz co,
Myślę, że tak, bo ja absolutnie nie mam do nikogo żalu na dzień dzisiejszy. Ja postanowiłem po prostu być silną osobą i uważam to, że moje wyjście po dożywociu w izolacji, bo tak brzmiał wyrok, daje mi legitymację do głośnego krzyczenia i do głośnego apelu, że nie ma zgody na takie traktowanie drugiego człowieka. Mhm. To jest jedno. Chciałbym zawalczyć troszkę o tych wszystkich ludzi, którzy tam są chorzy i nie mają dostępu do leków. No i przede wszystkim będę walczył o sprawiedliwość i o rozmowę, jeżeli nie z władcą, to przynajmniej z ambasadorem Emiratów, bo dostali ode mnie list z opisem tego, co się w więzieniu działo i... Chcesz wrócić do tej sprawy? Nie chcesz o niej zapomnieć? Chcę wrócić do tej sprawy, dlatego że próbowano mnie zniszczyć psychicznie, nie udało im się to. Nie odpuścisz? Nie odpuszczę. Nie Ale tam z drugiej strony jest ktoś, kto ma absolutną władzę i przypuszczam absolutny pieniądz do tego, żeby cię zniszczyć. Ja mam świadomość naprawdę wszelkich kroków, które wobec mnie mogą być, że tak powiem, zrobione. No bo konfrontuje się po prostu z autorytaryzmem, tak? Inna miłość Szejka, Artur Ligęska, prawdziwa historia Polaka niesłusznie przetrzymywanego w emirackim więzieniu. Polaka, który siedział tutaj na moim fotelu, fotelu pasażera. Ja dziękuję ci serdecznie. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości.